Usługi publiczne towarzyszą nam właściwie na co dzień. Nawet czasami nie zdajemy sobie aż tak bardzo sprawy, że wszystko, co nas otacza, jest przez kogoś i jakoś zaprojektowane. To, jak funkcjonujemy w mieście, to w jaki sposób korzystamy z jakichś miejsc, to czy decydujemy się zakupić coś w internecie, albo decydujemy się, że jednak porzucimy te zakupy i więcej nie wrócimy do tego sklepu internetowego. Wszystko to jest zaprojektowane. Ale tak naprawdę, co w tym projektowaniu jest ważne i co musi robić człowiek, który tym zajmuje się zawodowo? Jakich kompetencji potrzebuje? Czy można projektować usługi, będąc humanistą? A jeśli tak, to właściwie które z tych kompetencji przydają nam się w takim życiu najbardziej? I o tym porozmawiamy dzisiaj w odcinku Humanista rządzi, tym razem przyglądając się temu, kim jest projektant lub projektantka usług. A w tej podróży, do której Państwa zaprowadzę, Martyna Ubarska ze SWPS-u, zaprosiłam osobę, która projektowaniem usług zajmuje się od wielu lat, która też pracuje w różnych obszarach projektowania usług i będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o tym, jak wygląda codzienność projektanta. Może nawet mam przygotowane pytanie, jak wygląda dzień projektanta. Zobaczymy, jak bardzo dokładnie będziemy analizować życie. Grzegorz Młynarski, dyrektor zarządzający S360, Service Thinking, projektant usług, strateg, człowiek bardzo wielu kwalifikacji i wykształceń. Myślę, że dzisiaj jeszcze do tego dojdziemy. Nie jest to wcale takie oczywiste, jakie Grzegorz kończył studia i dlaczego. Na co dzień zajmuje się, pracował i dla dużych bardzo marek, takich jak nie wiem, Plus, Lidl, Żabka, mBank, PKO BP, ale też dla mniejszych partnerów, czy to w sektorze biznesowym, czy w sektorze organizacji pozarządowych, ale też nauki. No i to, co tutaj Grzegorza sprowadza dzisiaj do naszej rozmowy, to jest również przede wszystkim to, że jest wykładowcą. Jest wykładowcą na School of Ideas, na SWPS-ie, kierunku pierwszego stopnia. Ja lubię go nazywać takim bardzo praktycznym, projektowym kulturoznawstwem, na którym oboje działamy i na którym właśnie Grzegorz wraz ze swoim zespołem uczy studentki i studentów pierwszego roku, drugiego semestru, czym jest projektowanie usług akurat w kontekście miejskim. Zaczynamy generalnie. No dobra. Tak, to jeszcze raz cześć, dzień dobry. Miło mi było słyszeć taki wstęp i cieszę się, że to spotkanie ma miejsce, bo to jest faktycznie wciąż ważne i potrzebne, żeby o tym zawodzie rozmawiać i rozwiewać wątpliwości i mity, które wokół niego zdążyły się nagromadzić, narosnąć. I też cieszę się, że będę mógł kolejnym osobom, które są zainteresowane studiami na naszej uczelni, powiedzieć, co was czeka i na co możecie liczyć. Co nas czeka i co będzie naszym chlebem powszednim. No dobra, Grzesiek, to zacznijmy od samego początku. Czyli kim tak naprawdę jest projektant usług? Okej, to jest najtrudniejsze pytanie, które... No ale musimy od niego zacząć. Możemy też na nim skończyć, ale jednak musimy spróbować jakoś nazwać konkretnie ten zawód. Jasne. Projektant usług to jest taka osoba, która z jednej strony musi myśleć i bardzo mocno uwzględniać potrzeby użytkowników tej usługi, czyli myśleć o tym, jak zaprojektować idealne, optymalne doświadczenie użytkownika usługi w taki sposób, żeby ono rozwiązywało, odpowiadało na konkretny problem albo wyzwanie, które na co dzień użytkownik tej usługi napotyka. To jest jedna ważna kwestia, jeden ważny obszar. Drugim ważnym obszarem jest myślenie procesem, procedurą po stronie organizacji, firmy, instytucji, która tę usługę dostarcza. Czyli jak zrealizować to, żeby ten użytkownik mógł rozwiązać problem w sposób najbardziej optymalny biznesowo i zasobowo po stronie organizacji, która tę usługę świadczy. Czyli to jest myślenie punktami styku i na tych studiach, które realizujemy, świadczymy w ramach tego przedmiotu projektowania usług publicznych, uczymy się, czym jest punkt styku. I projektant usług myśli punktami styku, myśli doświadczeniem użytkownika
i myśli procesem, który pozwala te usługi zrealizować. Co znaczy myśli? Myśli to znaczy, że jest w stanie przewidzieć różne zdarzenia, zaplanować procedury i przedstawić je w taki sposób, że osoba, która potem wdraża tę usługę albo ją realizuje, jest w stanie zrozumieć, co ma zrobić, żeby to działało. To brzmi bardzo enigmatycznie i skomplikowanie. Ale zaraz dojdziemy będziemy do konkretów. Tak, będziemy to za chwilę rozkładać na czynniki pierwsze, ale tak w pierwszej sekundzie wydaje mi się, że ważne jest jeszcze to, żebyśmy powiedzieli, że projektant usług to jest osoba, która w bardzo dużym stopniu pracuje z innymi osobami. Czyli jest w stanie za pomocą różnych narzędzi, metodyk czy też procesów doprowadzić do tego, że osoby o różnych kompetencjach, różnych potrzebnych w procesie umiejętnościach są w stanie razem pracować po to, żeby zaprojektować usługę. Czyli to jest osoba, która też jest w stanie bardzo mocno pracować z innymi i egzekwować od nich określone efekty tej współpracy. No, czyli na pewno już wiemy, to już nam wychodzi, że na pewno to jest osoba, która musi umieć potrafić z innymi albo mieć do tego jakby naturalne predyspozycje, albo być otwartą na to, że zdobędzie takie kompetencje. Musi słuchać innych, no bo jak nie będzie słuchała tych osób, dla których projektuje usługę, no to wiadomo, że tutaj nie uda się jej wyłapać tych pewnych niuansów. Rozumiem, że musi mieć dobry zmysł obserwacji też, żeby dostrzec te pewne procesy, które nie są wcale takie widoczne na pierwszy rzut oka. No to jakie w sumie studia najczęściej kończą projektanci usług? Czy to jest tak, że się zostaje projektantem któregoś dnia rano, kończąc socjologię albo kulturoznawstwo, czy... Mhm. Tak, dziś jest o wiele łatwiej niż było to 15 lat temu, jak ja zaczynałem, bo dzisiaj mamy studia, które po prostu nas kierunkowo uczą, jak zostać projektantem usług publicznych, usług cyfrowych. Są też dla tych, których studia to za mało, kursy i mamy na przykład bardzo znany i najbardziej chyba wybierany przez absolwentów takiego kierunku kurs realizowany przez IDEO-U, Human Centered Service Design, który jest bardzo zgrabnym kursem i przekazuje wiedzę na temat tego, jak w praktyce wykorzystać wiedzę i narzędzia, które można zdobyć na studiach albo z różnych innych źródeł. I faktycznie dzisiaj możemy powiedzieć, że ta ścieżka jest o wiele krótsza niż było to kiedyś. Bo kiedyś, dlaczego o tym mówię, to też jest ważne, to zaraz powiem, ale kiedyś było tak, że faktycznie projektant usług musiał połączyć kilka humanistycznych kompetencji, które otrzymywał na różnych kierunkach. To nie był jeden kierunek. Czyli to była osoba, która była w stanie zrozumieć, jak działają badania rynkowe. Czyli socjolog, albo, pewnie najbliżej. Socjolog, czyli osoba, która albo miała wrodzoną, albo nabytą ciekawość świata, otwartość na nowe informacje, gotowość do przyjęcia nowego punktu widzenia, osoba, która w ramach kształcenia albo naturalnie potrafiła odrzucić przyjęte wcześniej poglądy, wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby zanurzyć się w świat użytkownika. Ale to też była osoba, która, i tak jak powiedziałaś, była w stanie dobrze obserwować świat, ale to też powinna być osoba, która jest w stanie myśleć rozwiązaniami, czyli osoba, która kończyła jeden z kierunków projektowych, albo to były projektowe związane z wzornictwem, czyli ASP, albo to były kierunki stricte urbanistyczne, architektoniczne, jeżeli mówiliśmy o usługach publicznych, albo były to kierunki nawet wręcz powiedziałbym inżynieryjne, czyli związane z urbanistyką, albo z projektowaniem interfejsów cyfrowych, user experience i tak dalej.
To takie osoby, które miały wrodzone albo nabyte kompetencje w obszarze szkicowania, szybkiej wizualizacji myśli, tworzenia schematów, map myśli, jakichś wariantów usługi, prototypowania, ilustrowania konceptów, czyli takie rzeczy, które pozwalają przejść z obserwacji do rozwiązań. I wcześniej faktycznie nawiązuję do tego, co powiedziałaś, że ja ukończyłem wiele kierunków, bo ja podświadomie czułem, zanim potrafiłem to nazwać, że ja chcę projektować usługi. Tylko nikt tego 15 lat temu nie nazywał w ten sposób. I ja musiałem sam do tego dojść i z kilku różnych obszarów to sobie poukładać. Dzisiaj studenci mają łatwiej, bo dostają to wszystko na przykład właśnie na School of Ideas, gdzie w jednym programie, w jednym ciągu kształcenia otrzymują te kompetencje, które tu wymieniłem. Są w stanie obserwować, są w stanie nauczyć się badać i analizować dane i są w stanie na podstawie tego wygenerować problem projektowy, na który odpowiedzą w procesie projektowym. I o tym jest projektowanie usług. I to jest pewien zestaw narzędzi, który się nabywa po to, żeby zaprojektować coś, co finalnie jest niewidzialne. No właśnie dlatego zawsze najtrudniej nam pewnie, to przejdźmy do konkretów, bo żeby już sama idea tego, że ktoś kształci się do tego, żeby zaprojektować coś, co potem jest niewidzialne, ale my doskonale wiemy, że gdyby to było źle zaprojektowane, to właśnie by było widzialne, tak? Bo byśmy wtedy czuli, że coś nie działa. Nie wiedzielibyśmy na przykład, w jaki sposób korzystać z jakiejś przestrzeni, albo jak korzystać z jakiegoś monitora, gdzie, jak kupić bilety, tak? Jakby najciekawsze w projektowaniu usług jest to, że dopóki one są niewidzialne, to znaczy, że one są świetnie zaprojektowane. Czyli jakby to ego projektanta lub projektantki się trochę chowa, tak wbrew pozorom, Absolutnie. a kiedy zaczyna nam coś doskwierać w rzeczywistości, gdzieś się gubimy, czujemy, że coś po prostu jest bez sensu zaprojektowane, to dopiero wtedy odkrywamy, po co ten projektant lub projektantka jest, tak? Że oni powinni nad tym czuwać i gdyby byli w tym procesie i byli na przykład dobrymi specjalistami, no to jakby wtedy to bycie w świecie jest wtedy dla nas łatwiejsze. Tak, i to, o czym ty mówisz, świetnie pisze Lara Penin w książce Designing the Invisible. Ja dzisiaj My będę to dzisiaj oprócz tego, polecał że będziemy polecać kilka. kierunek, to będziemy polecać książki Tak, też. tak. To jest wstęp do projektowania usług. Tak jest też podtytuł tej książki. To jest książka, w której autorka mówi właśnie o tym, co jest najtrudniejsze w procesie projektowania usługi, czyli o tym, że usługa, która dobrze działa, jest właściwie niewidoczna z punktu widzenia analizy procesu dla użytkownika. Czyli użytkownik, który bierze do ręki dobrze zaprojektowany telefon z świetnie zaprojektowanym interfejsem, on nie zastanawia się nad tym interfejsem. Użytkownik, który kupuje bilet w kasie na dworcu autobusowym, jeżeli ten proces zakupu biletu jest dobrze zaprojektowany, on nie jest. Nie ma czasu, nie jest w stanie na nic narzekać, bo jest tak dobrze zaprojektowany ten proces. I nie A zastanawia się problem. nad tym pewnie. Nie Chyba, zastanawia się nad. że ma wykształcenie projektowe i wtedy może No docenić. tak, Na tak. przykład. Ale faktycznie to jest projektowanie niewidzialnego, ale też bardzo często rozmawiamy o tym ze studentami i uczymy się na tym kierunku, że żeby użytkownik mógł docenić czasami tę usługę, to w usłudze, która jest świetnie zrealizowana, jest właściwie niedostrzegalna dla użytkownika, wprowadza się pewien element, który dla użytkownika będzie widzialny. I tak idealnym przykładem tego jest serwis pokojowy w hotelu, serwis sprzątania pokoju, w którym wiele razy pewnie sami tego doświadczyliście. Po wejściu do posprzątanego pokoju widzimy na przykład łabędzia z ręcznika na łóżku. To nie jest tylko po to, żeby sprawić nam radość, przyjemność albo nas rozśmieszyć, ale to też jest po to, żebyśmy zauważyli, o, ktoś tu był i posprzątał. Bo jeżeli ten serwis jest zrobiony dobrze, to my bardzo często wchodząc do hotelowego pokoju po tej usłudze, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy dużymi bałaganiarzami, to my tego nie zauważymy. Po prostu ktoś tu był i my tego nie wiemy i nie jesteśmy w stanie tego docenić. A ten drobny gest sprawia, że my dostrzegamy tę niewidzialną usługę.
Więc to jest też czasami tak, że idealna usługa uwzględnia to, że musi być zauważona po to, żeby użytkownik coś mógł docenić, poczuć ten komfort, zobaczyć, że coś zostało wykonane. To jak to wygląda od drugiej strony? Bo teraz powiedzieliśmy, że dobra usługa to bardzo często jest usługa przezroczysta, absolutnie niewidzialna, chyba że właśnie jest ta wisienka na torcie, ten łabędź w hotelu albo jakiś komunikat, który wyskakuje gdzieś i ktoś nam dziękuje za coś, że coś zrobiliśmy, więc wiemy, że ktoś po tej drugiej stronie o tym pomyślał w procesie. A jak ta niewidzialność przekuwa się na taką bardzo namacalną widzialność takiego codziennego życia projektanta, projektantki usług? Jak wygląda ta praca? W sensie. No, może nie będę się pytała, o której wstajesz, bo wiadomo, że każdy wstaje pewnie trochę o innej, ale jakby zacznijmy. Chociażby nawet, czy to jest Jasne. praca biurowa? Ile godzin dziennie spędzasz przy komputerze, a ile na spotkaniach? Jeśli tak, to Jasne. z kim? Jasne. To myślę, że warto, zanim na to pytanie odpowiemy, powiedzieć sobie, że nie ma jednego rodzaju projektanta usług, projektantki usług, że to jest też bardzo fajne w tym zawodzie, że można sobie to stanowisko trochę doprojektować samemu. To znaczy, Być że projektantem to swojego życia. tak, że to stanowisko, ten zawód daje nam możliwość konfiguracji, trochę jak przy konfiguracji samochodu, gdzie możemy pewne cechy swojego zawodu zmienić, bo możemy wybrać przede wszystkim, jakiego rodzaju usługi projektujemy. Czy są to usługi prywatne, czy są to usługi publiczne. Czy chcemy pracować w sektorze prywatnym, w korporacji, w mniejszej lub dużej firmie i projektować albo w agencji, która zajmuje się projektowaniem usług dla korporacji, usługi, które są prywatne, albo czy chcemy pracować dla sektora publicznego. Czyli czy chcemy pracować w instytucjach albo w firmach, które pracują dla instytucji i realizują usługi publiczne i się w tym specjalizować. Druga rzecz, którą możemy skonfigurować, to jest tego kwestia, czy to jest usługa taka offline'owa, czy cyfrowa online'owa, niekoniecznie online'owa, ale cyfrowa. Czyli czy chcemy projektować interfejsy, usługi oparte na bazach danych, usługi, które są realizowane przez algorytmy, czy chcemy realizować usługi, które są realizowane przez osoby, przez zespół ludzi. Dla przykładu podam, usługą cyfrową jest na przykład zakup biletu na openera, interfejs i cały mechanizm, który za tym stoi, a usługą offline'ową jest zakup biletu na pociąg w kasie na dworcu kolejowym. I też obydwie te rzeczy możemy zaprojektować. Jak krok po kroku, czyli właśnie punkt po punkcie styku, co ma się wydarzyć po stronie instytucji i co ma zrobić użytkownik. I Gdzie teraz mamy pójść? tak, co Czy możemy zrobić? kupić od razu bilet powrotny, czy nie? Czy Dokładnie. możemy kupić 3 bilety, czy 5? Czy wiemy, jak Tak. zwracać, albo. Czy co się wyświetla na ekranie, co mówi pani w kasie, to wszystko jest zaprojektowane. I teraz my możemy, decydując się na ten zawód, możemy sobie mniej lub bardziej określić kierunek, w którym chcemy pójść, jakiego rodzaju usługi chcemy projektować. I teraz to ma duży wpływ na to, w jaki sposób i z kim będziemy pracowali. Bo pracując nad usługami cyfrowymi, dużo bardziej i częściej będziemy jednak pracowali przy biurku i będziemy pracowali z zespołem, który myśli bardziej w sposób ścisły, mimo wszystko, mimo że będziemy mieli kontakt z użytkownikami tej usługi, będziemy mieli kontakt z światem tego użytkownika, to jednak projektowanie interfejsów, praca z zespołem deweloperskim, informatycznym wymaga dużej pracy w biurze, przy biurku, także z innymi osobami, po to, żeby zaprojektować tę ścieżkę użytkownika. To może się wiązać z tym, że sami staniemy się też częściowo projektantami doświadczenia User Experience, albo będziemy pracowali z jakimś projektantem User Experience jako service designer. I niekoniecznie tylko dopowiem, niekoniecznie wybierając tą ścieżkę, musimy mieć wykształcenie kierunkowe
kierunku programistki, tak? Albo programisty. W Raczej te ogóle. nasze kompetencje humanistyczne nadal w tych zespołach programistycznych są na Absolutnie. wagę złota, więc. Dokładnie. Tak. A pracując przy usługach publicznych, dużo więcej czasu, dużo częściej będziemy w terenie, dużo więcej czasu też będziemy spędzać na spotkaniach roboczych, podczas warsztatów. W jednym i drugim przypadku są to spotkania robocze i warsztaty, ale chodzi o jakby przewagę aktywności w zależności od tego, czym się zajmujemy. I w przypadku usług offline'owych i usług publicznych dużo więcej czasu spędzamy jednak nie przy biurku. I jest to praca, która wymaga bardzo dobrej organizacji czasu wówczas, żeby nie zabrnąć w ślepy zaułek, jakim jest ciągłe spotykanie się z innymi i ewaluowanie tego, co się do tej pory zrobiło. Czyli, bo w przypadku pracy takiej właśnie, gdzie pracujemy nad interfejsem, my możemy sobie dużo bardziej i łatwiej zarządzić swoim czasem i realizując konkretne zadania z listy, przechodzić przez elementy ścieżki doświadczenia użytkownika. W przypadku usług, które są usługami publicznymi, jest dużo więcej zmiennych, dużo więcej aspektów do uwzględnienia i dużo więcej osób, z którymi musimy współpracować i to wymaga dużo większej samodyscypliny, czego też się uczymy w toku zdobywania i wykształcenia i poprzez doświadczenie w takich projektach. I nie wiem, czy nie powinniśmy też płynnie przejść też do programów stażowych, co jest uważam, że bardzo fajną opcją, którą też trochę zapewniamy w ramach kształcenia na tym kierunku i jako partner, mówię o S360, partner SWPS-u, zawsze proponujemy naszym studentom program stażowy u nas i to jest idealne uzupełnienie oferty edukacyjnej na uczelni, gdzie uczymy się poprzez praktyczne zastosowanie narzędzi, realizować i projektować taką usługę, ale podczas programu stażowego jesteśmy w stanie, wy jesteście w stanie na żywym organizmie zobaczyć, czym jest ten zawód i na podstawie takiego doświadczenia podjąć decyzję, czy chcecie iść dalej w tym kierunku. Bo tak naprawdę to jest tutaj kluczowe też i wspaniałe w dzisiejszych czasach, że te studia dają nam wiele możliwości, jeżeli chodzi o wybór ścieżki i w trakcie tego programu edukacyjnego macie czas i możliwość przyjrzeć się różnym wariantom i pomysłom na siebie. I to jest super. Ja bym jeszcze dodała, że na School of Ideas jest też taki pomysł, który od początku nam towarzyszył, że właściwie wszystkie semestry, oprócz semestru takiego rozbiegowego, pierwszego i ostatniego, na którym się pisze pracę licencjacką i dyplom, to są semestry, które są takiego rodzaju zanurzeniem się w różnych obszarach życia, tak? Czyli akurat ten semestr, na którym my z Grzegorzem najintensywniej pracujemy, to jest semestr miejski, bo też zawodowo jest nam bardzo bliski, ale jest też semestr poświęcony na przykład planowaniu, prognozowaniu przyszłości. Jest semestr, który dotyczy współpracy z biznesem i jest semestr, który dotyczy w ogóle takiej nieoczywistej współpracy humanistów z około medycznymi zawodami, tak? I w ogóle projektowania dla zdrowia, które coraz częściej z różnych powodów, też demograficznych, jest naprawdę bardzo takim ciekawym obszarem, niedocenionym dość. Ale Grzesiek, powiedziałeś wcześniej, że tak, że można właśnie wybrać tą, albo, znaczy, że są takie alternatywy, albo możemy bardziej pójść w taką pracę rzeczywiście bardziej zanurzoną w świecie cyfrowym, choć niekoniecznie właśnie z tymi kompetencjami naszymi cyfrowymi, albo zanurzoną bardziej w takie projektowanie usług bardziej analogowych. Ze swojego własnego doświadczenia, która z tych ścieżek jest w tej chwili popularniejsza, a druga, czy można z niej tak wyskakiwać i wracać. Że tak powiem, czy trzeba wybrać raz, a porządnie? Czy twoim zdaniem jednak mimo wszystko istnieje taka opcja, że po kilku latach w zawodzie można po prostu krążyć między tymi dwoma wyborami? Zawsze można krążyć. Myślę, że to jest też
domenę naszych czasów, ta płynność i możliwość zmiany, redefinicji siebie, to jest super. I też faktycznie jest tak, że można przekładać kompetencje i doświadczenia zdobyte w jednej ścieżce na drugą ścieżkę, czego ja też jestem przykładem, bo pracowałem dla usług publicznych przez wiele, wiele lat. Teraz bardziej skupiam się na usługach prywatnych i tak samo wydaje mi się, że można spokojnie projektować w dobie wielokanałowości, multi-channelingu, można by projektować wręcz usługi, które są zarówno realizowane w offline i w online, jedno drugiego nie wyklucza. Na początek na pewno jest lepiej i łatwiej skupić się na jednym wycinku, czyli wybrać sobie na przykład usługi cyfrowe, prywatne albo usługi offline'owe, publiczne w dowolnej konfiguracji i wykształcić sobie zestaw narzędzi w jednym obszarze, bo jest to po prostu zwyczajnie łatwiejsze i daje nam większą pewność siebie, jeżeli przez kilka lat, 2-3 lata jesteśmy w stanie zdobyć doświadczenie realizując jednego typu rodzaju usługi. I potem można tę wiedzę wykorzystywać w innych obszarach i się przekwalifikować, ale ponieważ żyjemy też w dobie specjalizacji i faktycznie firmy się specjalizują i zarówno agencje, jak i gdybyście chcieli pracować po stronie klienta, czyli w jakiejś korporacji czy instytucji, to są to wąskie odcinki i trudno jest tam realizować co chwilę innego rodzaju usługę. Więc kończąc studia, warto jest mieć doprecyzowane na początku, który to jest kierunek, i jeżeli też miał popularność, to na pewno żyjemy w czasach, w których usługi cyfrowe dostały przyspieszenia i faktycznie jest też widać po ilości zamówień, jest ich znacznie więcej, co nie znaczy, że usługi te realizowane offline nie wymagają projektantów usług, bo wymagają i absolutnie też wciąż jest na nie zapotrzebowanie, trochę mniejsze. I tak samo jeżeli chodzi o usługi prywatne versus publiczne, to chyba dożyliśmy takich czasów, w których organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe coraz częściej widzą, że usługa musi być zaprojektowana. Jest coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi, bo w usługach prywatnych to jest standard. To znaczy w świecie korporacji... Po prostu ta usługa musi być zaprojektowana. Tak, w świecie korporacji to jest standard. Nie ma co się oczekiwać, to już od wielu, wielu lat firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby usługa nie była zaprojektowana. Więc takie stanowisko jak service designer albo user experience designer to są stanowiska, które są na stałe wpisane w strukturę rozwoju produktu w korporacjach i takie stanowiska i takie rekrutacje na takie stanowiska znajdziecie w organizacjach samorządowych i organizacjach pozarządowych. To jest wciąż nowość, ale widzimy, że ostatnie 2-3 lata, pewna zmiana nastąpiła i faktycznie też zaczynają pojawiać się ogłoszenia na tego typu stanowiska. Dobrze, to zanim przejdziemy do takich szalenie konkretnych pytań, które zawsze się muszą pojawić, czyli jakie jest zapotrzebowanie, właśnie już trochę zaczęliśmy o tym, na rynku, na osoby o takich kompetencjach, ale też z jakimi to się wiąże zarobkami na przykład, bo to jednak jest bardzo istotna część życia, to jeszcze chciałam się dopytać o taką jedną rzecz, bo prowadzisz firmę od wielu lat i jakby rozwijając tą firmę i samemu zmieniając pomysł na siebie, na to, jakie właśnie projektujesz usługi w danym momencie, no byłeś też odpowiedzialny za tworzenie zespołu, które współpracuje z tą firmą. I z swojego punktu widzenia, też takiego lidera jakby organizacji, która projektuje usługi, jakich kompetencji ty szukałeś u osób, zatrudniając je do pracy?
Okej, okay. No to ja znowu myślę, że odpowiem książkami. I pierwszą książką, którą chciałbym polecić i bardzo mocno odpowiada na Twoje pytanie, to jest książka Badanie Rynku. Taka Biblia właściwie, ona jest duża, wydana w tym roku przez PWN pod redakcją Michała Czosteńskiego, Agnieszki Łebkowskiej i Michała Protasiuka. I to jest książka, która mówi o tym, w jaki sposób obserwować to, jak zmienia się rynek, jak zachowują się konsumenci, jak działają usługi. I to jest jedna z kompetencji, która jest bardzo potrzebna i pożądana w zespole takim badawczo-projektowym, czyli badacze. Osoby, które są w stanie rozmawiać z użytkownikami, obserwować użytkowników, dostrzegać jakieś wzorce ich zachowań. To są osoby, które są w stanie analizować dostępne na rynku usługi i zobaczyć, jaki jest standard i jakie są nisze, czego jeszcze na rynku brakuje. To są osoby, które są w stanie testować pomysły, które w ramach procesu projektowego wygenerujemy, żeby sprawdzić, czy ten pomysł ma potencjał na urynkowienie. Więc osoby o kompetencjach badawczych, badacze usług, to są osoby, które są bardzo pożądane w zespole firmy, która projektuje usługi. Drugą ważną kompetencją to jest znowu odpowiedź w formie książki, czyli Orchestrating Experiences, książka Matta Rettinga, która mówi o tym, że projektowanie usługi to jest czy zaprojektowanie właściwych emocji, kontrolowanie emocji użytkownika, który w podróży poprzez usługę będzie w stanie czasami się odprężyć, czasami skupić swoją uwagę na czymś i wykonać jakiś wysiłek, a w konsekwencji uzyskać to, czego potrzebuje, przychodząc po tę usługę. I znowu przykład z tej książki, bardzo taki oczywisty, codzienny, obrazujący, czym jest to projektowanie, to jest przykład barbera, do którego przychodzimy wykonać konkretną usługę, czyli ostrzyc włosy i brodę. I ta usługa mogłaby być wykonana w bardzo prosty sposób, czyli ktoś mógłby nam po prostu przez 25 minut za pomocą nożyczek i maszynki wykonać tą usługę i powiedzieć nam do widzenia. A może to też być tak, że barber zaproponuje nam na początku kawę, zapyta nas o to, jak minął ci dzień i co robiłeś w weekend, pokazać nowe kosmetyki, które ma w ofercie, wykonując usługę, przerwać ją i zapytać, czy wszystko jest z tobą w porządku, czy czegoś więcej nie potrzebujesz. Zakończyć tą usługę za pomocą nowego olejku do brody, który wcierając w brodę opowie dowcip i jeszcze na koniec powie, że możesz tutaj odpocząć, zanim wyjdziesz. I teraz ten cały proces, który trwa 45 minut zamiast tych 25 minut, jest usługą, która została przemyślana od początku do końca. Kończy się tym samym efektem, co proste, mechaniczne wykonanie usługi, ale sprawia, że wychodzę z tego salonu uspokojony, zaopiekowany, z chęcią polecenia tej usługi komuś innemu. Nawet jeśli zapłacę wtedy 2 razy więcej. Na przykład, tak, Tak. też. Tak. I teraz trudno mi jest znaleźć polskie słowa na to tytułowe orchestrating, ale to jest właśnie takie dostrojenie, można powiedzieć, Bardzo ładne tłumaczenie. doświadczenia użytkownika, który albo w trakcie realizacji usługi jest usatysfakcjonowany, ale też wychodzi z rozwiązanym problemem. Czy to nie jest tylko rozwiązywanie problemu, albo tylko usatysfakcjonowanie, ale zrobienie tych dwóch rzeczy jednocześnie. I o tym jest projektowanie usługi. Projektant usługi, który jest w stanie to zrobić, jest na wagę złota na rynku. Ale to Czyli to jest znaczy, ktoś, że kto jest myśli. empatyczny? To jest osoba, która jest w stanie jednocześnie dobrze zdefiniować, jaki jest problem użytkownika, czyli co należy rozwiązać, czyli ma bardzo analityczne, logiczne myślenie. Jest w stanie porządkować dane, selekcjonować dane, odrzucać to, co jest niepotrzebne, a jednocześnie jest w stanie
myśleć o tym, jak sprawić, żeby osoba, która z usługi korzysta, czuła się zaopiekowana. Czyli jest empatyczny, jest myślący o emocjach, jest albo myśląca, jeżeli to jest projektantka, jest osobą, która jest w stanie zaplanować ścieżkę w taki sposób, żeby zaopiekować się tymi dwoma obszarami. I to jest bardzo, to jest coś, co się zdobywa nie tylko podczas studiów, chociaż też, ale też poprzez doświadczenie projektując wiele usług w swoim życiu. I wydaje mi się, że tu właśnie dochodzimy do tego, może nie do punktu finalnego, ale do tego momentu, w którym właśnie jakby chcemy Wam pokazać, dlaczego to studia humanistyczne w nieoczywisty sposób mogą być propozycją dla kogoś, kto projektowaniem usług chce się zająć, tak? I oczywiście jakby ten zestaw cech, o których już dzisiaj mówiliśmy, pewnie częściowo fajnie, gdyby był wrodzony. Część można wypracować podczas studiów, podczas swojego doświadczenia zawodowego, właśnie biorąc udział w stażach i czując bardziej, w którym kierunku jest nam bliżej, tak, do jakiego typu projektowania usług. Ale prawdą jest, że ta dość unikatowa kombinacja jakichś umiejętności analitycznych, a równocześnie połączonych z takim bardzo dużym badawczym, empatycznym dostrzeganiem, że po drugiej stronie tej usługi zawsze istnieje człowiek, dla którego my to projektujemy i musimy go zrozumieć, jest kombinacją, która pozwala potem właśnie bardzo, w bardzo różny sposób zawodowo się realizować. Skoro mówisz, że w ciągu ostatnich 2 lat bardzo widzisz te zmiany dotyczące tego, że nawet organizacje, które wcześniej nie zatrudniały projektantek i projektantów, co teraz robią, czy można powiedzieć, że jest po prostu Eldorado na rynku? A jeśli tak, to jak wygląda to Eldorado, jeśli chodzi o zarobki? Tak, to powiedziałbym, że jest to wciąż rozwijająca się kategoria. W porównaniu z, patrząc na inne kraje Unii Europejskiej, no to faktycznie jest to zawód, który coraz częściej pojawia się w serwisach ogłoszeniowych, jeżeli chodzi o poszukiwanych kandydatów. I jest to kompetencja, która jest coraz częściej przydatna i potrzebna, ale też ważne jest to, że z racji tego, że wciąż brakuje projektantów usług, bo jest więcej wakatów niż kandydatów, to faktycznie zarobki wciąż są bardzo dobre, jeżeli chodzi o ten zawód. I na stanowisku juniorskim zarobki zaczynają się od 7,5 tysiąca brutto. Na stanowisku seniorskim dochodzą nawet do 17,5 tysiąca brutto. Więc w porównaniu nawet z innymi projektowymi stanowiskami, to jest to wciąż całkiem, wydaje mi się, dobra alternatywa, jeżeli chodzi o takie, czysto patrząc, materialne wartości. Ale wydaje mi się, że w tym zawodzie też nie o to do końca chodzi. Że tak naprawdę ten zawód to oprócz dobrej sytuacji materialnej zapewnia nam brak nudy. Znaczy to jest tak, że każdy projekt to jest nowe wyzwanie, to są bardzo ciekawe zawsze poszukiwania, zawsze ciekawy kontakt z ludźmi, ale też co jest ważne w tym zawodzie, najczęściej pracuje się za każdym razem w innym zespole projektowym, ponieważ po stronie klienta, po stronie użytkownika, po stronie ekspertów, których zaprasza się do projektu, najczęściej są to, może nie wszystkie, ale sporo nowych osób i to sprawia, że też pojawia się nowa energia w projekcie i jeżeli taki przeciętny proces projektowy trwa od 3 do 6 miesięcy, to można powiedzieć, że co pół roku można odświeżyć sobie środowisko pracy w jakiś sposób. W innych zawodach często jest tak, że pracujemy przez kilka lat w tym samym zespole
i właściwie jest już automatyzm, to tutaj tego nie ma. To jest tak, że musimy się nawzajem na nowo uczyć, z kim pracujemy, nad jakim problemem pracujemy i to sprawia, że ten zawód daje nam zawsze takie poczucie świeżości i też wymaga ciągłej nauki, umysł nie przestaje pracować. Było już o emocjach, o tym, że to jest zawód, który pozwala się nie nudzić i że wbrew pozorom, albo właśnie nie wbrew pozorom, to być może jest nawet ważniejsze niż to, że można również dobrze zarobić, wykonując ten zawód. Na sam koniec, najdziwniejsze, najśmieszniejsze albo najfajniejsze twoim zdaniem twoje zlecenie projektowe. Okej, okay. To ciekawe. Przychodzi mi dużo rzeczy do głowy, o których nie mogę powiedzieć. Powiedz nam o takich, o jednej, o której możesz. Rozumiem, że są. Tak, nie, no, wydaje mi się, że jednak skupię się na tym, co jest najfajniejsze, więc nie będzie anegdot, które może bym nawet chciał, ale nie mogę ich przytoczyć, to powiem o tym, że chyba dla mnie najfajniejsze w tej pracy przez wiele, wiele lat faktycznie jest to, że nie jestem w stanie przewidzieć, w którą stronę projekt pójdzie. Za każdym razem, serio. To jest tak, że świetnie zaplanowany projekt, świetnie przygotowany proces jest w stanie być zmodyfikowany przez to, że dane z obserwacji, dane z badań albo dane wyniki testów, konceptów sprawiają, że musimy zrobić w projekcie pivot. Musimy zrobić raptem, przedefiniować wyzwanie projektowe, zmienić główne funkcjonalności usługi i tak dalej z powodu czegoś, co pojawiło się w procesie jako informacja, a wcześniej było dla nas niedostępne. I też można powiedzieć, że projektowanie usług to też jest dobre i odpowiedzialne zarządzanie zmianami w procesie. Że to jest wpisane w ten zawód i osoby, które potrzebują takiego bezpiecznych ram procedur, to nie jest dla nich zawód. To jest zawód dla osób, które są w stanie elastycznie modyfikować proces ze względu na to, co wydarzyło się chwilę wcześniej w tym procesie. Ale ja się bardzo cieszę, że to padło podczas naszej rozmowy, bo zawsze podczas takich rozmów mówi się, że dana praca jest dla wszystkich i że każdy po prostu będzie czuł się szczęśliwy, coś robiąc w życiu, a to nie jest prawda. I myślę, że to warto też wiedzieć, idąc na studia, tak? Że oczywiście możemy mieć jakiś typ osobowości, nad którym możemy pracować, ale rzeczywiście powiem tak, no, jeśli lubicie w życiu zaskoczenia i coś, co może bardziej was zachęca do tego, żeby odkrywać nowe rzeczy, a nie to, że bardzo, bardzo lubicie stabilność i taką przewidywalność skrajną, to rzeczywiście bycie projektantką i projektantem usług pewnie niekoniecznie będzie dla was, tak? Więc jest to bardzo konkretna, wewnętrzna wiedza, którą pewnie zdobywa się po latach doświadczenia albo obserwując inne osoby, które są w tym zawodzie i które mają jakiś taki określony zestaw cech. Więc jedno wiemy na pewno po dzisiejszej rozmowie, że nie dość, że to jest zawód dla ludzi, którzy lubią zaskoczenia, lubią się uczyć, jak to Grzegorz pokazał, lubią też czytać i mają do tego duże możliwości, zasoby i biblioteki, ale też właśnie no są otwarte na to, że ta ścieżka zawodowa, tak jak współcześnie zresztą się bardzo mówi o kompetencjach przyszłości, może być bardzo elastyczna i może być właśnie taką ścieżką, która się co kilka lat będzie zmieniała i absolutnie to nie będzie wynikało z tego, że my w czymś jesteśmy źli i musimy zmienić zawód dlatego, bo brakuje zapotrzebowania na nasze umiejętności, tylko po prostu właśnie dlatego, bo ten świat wokół nas się tak szybko zmienia, a my go projektujemy i mamy go projektować tak dobrze, żeby nie widać nas było. Niestety, czasami. Więc bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby przyjrzeć się bliżej byciu projektantem, projektantką usług i bardzo dziękuję Grzegorz Płynarski, S360, nasz dzisiejszy gość. To ja bardzo dziękuję za rozmowę i powodzenia, do zobaczenia na studiach.